Jednych szokują, innych zadziwiają, ale przede wszystkim budzą ciekawość. Mowa o teatrach alternatywnych, które poszukując nowych, nieszablonowych środków wyrazu, nie boją się żadnego tematu. 17. edycja Rybnickiego Festiwalu Sztuki Teatralnej po raz kolejny udowodniła, że w awangardzie nie można się nudzić. 17. edycja Festiwalu Sztuki Teatralnej organizowanego w rybnickim EDF-ie dobiegła końca. Jak co roku publiczność miała okazję zobaczyć spektakle przygotowane przez teatry pochodzące z różnych miast Polski, a także jeden happening. Przed utworzeniem festiwalu brakowało w Rybniku teatrów alternatywnych. Poza tym prowadzonym przez Mariana Bednarka festiwal przyciągnął jednak sporo fanów i na stałe zapisał się na kulturalnej mapie naszego kraju. W tym roku wydarzenie to organizowane było pod tytułem Teatr Polskiej Prowincji. Prowincja jest wszędzie właściwie. Świat jest prowincją, bo się już taki globalny stał, że po jakimś czasie człowiek gdzie po prostu dłużej już siedzi, to może już to miejsce nazwać sobie prowincją. To jest jeden wymiar, a drugi to sztuka, teatry zawsze gdzieś powstawały, rodziły się właśnie na prowincji duchowej, czyli gdzieś na uboczu, w zaciszu. To są te prowincje. Mimo iż miejsce, w którym odbywa się festiwal, czyli rybnicki EDF, nie posiada profesjonalnej sceny, nie przeszkadza to w żaden sposób w przygotowaniu przedstawienia. Pierwotnie też myślałem, że to, że brakuje nam sceny takiej profesjonalnej z pełnym wyposażeniem, będzie wadą tego festiwalu. Ale jakby ruch teatralny poszedł w takim kierunku, że teatry alternatywne, to co gdzie indziej byłoby wadą, tutaj, że brakowało sceny i można było ją dowolnie kształtować, okazało się świetnym rozwiązaniem i atutem. Tym, co wyróżnia Festiwal Sztuki Teatralnej, jest bez wątpienia różnorodność teatrów alternatywnych, które nie boją się szokować czy eksperymentować z nowymi pomysłami. Od 17 lat festiwal ma swoją renomę. Myślę, że pójście w tym kierunku spowodowało, że jesteśmy dzisiaj swoistą stolicą właśnie teatrów alternatywnych. Następna edycja festiwalu oczywiście już za rok.